kurczaczek w akcji, proszę Państwa. No. W Warszawie to tak, nigdy szybko nie trafisz, bo to jest taka wielka wiocha, że kurczaczek mówi to nie tu, tylko tam. No to więc zobacz. Ale ludzie to nie wiedzą, nic nie wiedzą, bo tak. Tutaj kulturą się mało kto zajmuje. Tylko może wiedzieć, gdzie jest Pałac Kultury i to też nie bardzo wiedzą, jak tam do tegoż Pałacu Kultury można dojechać. To jest ulica Gagarina, Państwo zobaczą. Stare takie budynki, tutaj gdzieś jest Stępińska, Stępińska-Sielecka. To przecież jest skrzyżowanie tamto, czyli że facet źle powiedział. No a kurczaczek, który po prostu nie wie dokładnie, gdzie to jest, to się pomylił i mówi, że to nie jest tu, to jest tamto, więc poszedł tam. No więc chodźmy. Sprawdzajmy te zieloności. To jest podobne miejsce do ulicy Żwirki i Wigury, gdzie wtedy te wilki nocne nagrałyśmy tam przy mauzoleum żołnierzy Armii Rosyjskiej. No, także idźmy. No i kurczaczek pobiegł, zaraz zobaczymy, czy on spotka się, czy nie. Ale trzeba patrzeć, sprawdzać, żeby kto nie pożarł kurczaczka. No, także radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, ulica Czerniakowska, jesteśmy blisko Gazety Wyborczej, można w prawo i na wprost. No, jesteśmy blisko, jesteśmy tu, gdy nadaj nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. A na Stępińskiej to w ogóle jest szpital. Ja byłam tutaj w tym szpitalu na Stępińskiej. No to więc widzicie Państwo, Warszawa jest tak wielką wiochą, że nie każdy orientuje się gdzie, co i jak. A przecież świat nie istnieje od paru lat. Tylko świat istnieje, jest i jest długo. Także proszę Państwa, idziemy wzdłuż ulicy Gagarina do tego skrzyżowania, przez które żeśmy niepotrzebnie przeszły li. No i zobaczmy. Czerwona czapeczka. Patrzmy się na czerwoną czapeczkę. Gdy nadaj nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Czerwona czapeczka, jak znika, to prawidłowo, ale żeby ta czerwona czapeczka, żeby nie pożarł mu nikt kurczaczka. Żeby ten kurczaczek, zaraz zobaczy. To nie jest tutaj, jest tam i lata wściekły, zdenerwowany, acz ambitny i na swoim stawiający kurczaczek. No, głupiutki, ale ambitny, głupiutki jak ten gołąb, proszę Państwa, na którym jakiś kruk by usiadł i w tę głowę jakby tak walił, to by żywcem mógł zjeść, zadziałać gołąbkę. No, także no, von Lipski mówi, że ten kurczaczek twój jest taki bezbronny. Ja mówię, no to bezbronny, to musisz mu pomóc. Co to znaczy bezbronny? No jeżeli ktoś jest bezbronny, to trzeba mu pomóc tak, żeby był bronny. No, także proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra nadaje dzisiaj w ciągu dnia 17:18. 17 dawno minęła, proszę Państwa, jest godzina 18. No.